Dzisiaj mam zamiar, bo już to ładnie wyschło, mam zamiar te naklejeczki nakleić, aczkolwiek z naklejkami też powrzucam Wam w trakcie filmu kilka zdjęć z internetu. Starałem się tak znaleźć też w katalogach, jak to wyglądało, ponieważ nie jest to też takie łatwe i oczywiste. Ja mam 4-2-3 z nowym frontem już, czyli z tym takim kanciatym, a poprzednie były z frontem z okrągłymi lampami i taką jednolitą siatką. I kupiłem naklejki, bo to były jedyne, które w miarę wiernie odtwarzały to, jak powinny wyglądać. Kupiłem naklejki, jak gdyby do wersji przedliftowej, czyli ze starym frontem. I te naklejki były montowane w tym miejscu, na masce, na czerwonym. Tutaj, gdzie pokazuję. A tutaj było tylko oznaczenie modelu traktora. Natomiast w poliftowych, czyli tych, co ja mam, z kwadratowymi lampami, naklejki powinny być na tym pasie, ale powinny być tak od początku do końca, łącznie z nazwą tutaj, czyli jak gdyby jednym paskiem na tym beżowym. Także ja będę miał taką trochę hybrydę tych dwóch wersji, czyli będę miał napis przedliftowy, bo jest według mnie ładniejszy, taki McCormick International, i tutaj będzie starsze logo właśnie z nazwą modelu, czyli 423. One ładnie wyglądają i dlatego takie kupiłem, a dopiero teraz patrząc na wszystkie katalogi, to doszedłem do wniosku, że powinny być jak gdyby te inne przez całe po beżowym. No ale zrobię już tak, bo też mi się tak bardziej podoba, dlatego od początku chciałem tamten rodzaj naklejek. A druga rzecz to jest ten zegar odciśnienia oleju, który sobie wymyśliłem, żeby go zamontować. I cały widz polega na tym, że oryginalnie był elektryczny czujnik, który był podpięty tylko do kontrolki, przypuszczalnie, i sterowany masą 0,1, powiedzmy, było ustawione na 0,3 bara ciśnienie i wtedy pokazywał, że to ciśnienie spadło poniżej. I on jest montowany na tej przystawce do filtra, tutaj wkręcony. I problemem jest to, że tutaj, problemem, nie problemem, no on był wkręcany na stożek, czyli bez uszczelnienia, i tutaj ten gwint jest dość typowy, to znaczy typowy, czyli taki, jak jest w układach hamulcowych teraz, i ten w rurkę nie byłoby trudno zakuć, tylko że nie ma tam, jak gdyby tutaj nie ma oporu, gdzie by się to dokręciło i tą miedzianą baryłką jak gdyby uszczelniło. Dlatego wymyśliliśmy ze znajomym mechanikiem taki myk, że mam taką końcówkę zakutą i ten gwint mosiężny wejdzie w tamto i on będzie wkręcony na teflonie, a ten czarny będzie wkręcony już w ten mosiężny na zasadzie baryłki, takiej jak jest z tej strony, i to uszczelni już wtedy. Natomiast od tej strony, od strony zegara, licznika, musiał mi, tutaj był nietypowy gwint i tutaj musiał mi czekajcie, mi ten różka upada. Tutaj musiał mi dorobić taką redukcję i tą redukcję teraz. Tutaj był ten gwint, jest inny niż wszędzie. I teraz tak, redukcję sobie wkręcę tutaj. I tutaj z tej strony gwintu już mam ten typowy gwint też na taki hamulcowy zacisk. No i teraz to wszystko razem, jak się już poskręca, to powinno działać, nie powinno cieknąć. Można by też tak zrobić, że tutaj można by dać trójnik i od trójnika dać i czujnik elektryczny, wtedy byłaby kontrolka i ciśnienie tą rurką, czyli byłoby podwójnie, ale nie chcę aż takiej plątaniny miejsca nawet na ten wskaźnik nie mam, ponieważ tutaj dałem sobie woltomierz i temperaturę cieczy chłodzącej, a tutaj mam ten zegar prędkości motogodzin, także tutaj na pulpicie nie ma miejsca i takim jedynym miejscem, które by było w miarę fajne, to myślałem gdzieś go dać tutaj mniej więcej tak, albo gdzieś tutaj, tylko problem jest taki, że muszę mu jakąś obudowę wymyślić, bo tu u góry chyba, nie, niezbyt, tutaj jest zbiornik paliwa, także nie będzie jak rurki poprowadzić, a tutaj tą rurkę bym tak zrobił, żeby ją schować pod osłonami, żeby była jak najmniej widoczna, i tutaj z takiej nierdzewnej blachy bym zrobił taką budkę na ten zegar dodatkowy. Ja najpierw sobie tu muszę wszystko poskręcać, zobaczyć, czy na pewno działa, czy pokazuje i czy jest szczelne, a wtedy bym poprowadził tą rurkę tutaj do góry,
Tutaj schował ją za osłoną, tutaj poziomo i tutaj bym gdzieś wyprowadził na końcu. Dlaczego taki zegar kupiłem? Bo taki wydawał się najbardziej popularny. To jest bodajże od Farmala. I myślałem, że to wszystko jakoś się zgra i zadziała tak mniej inwazyjnie. Ale wyszło jak wyszło. Zegar już miałem. Potem kupiłem jakąś jedną rurkę, taką gotową, niby zakutą, która też nie pasowała. No i skończyło się tak, że tą rurkę też było trzeba dorobić. No i teraz, tak jak mówiłem, tą pierwszą redukcję wkręcam sobie na teflon. Tutaj już sprawdziłem, nie ma. Tu jest po prostu przegwintowane na wylot. Nie ma żadnego punktu, gdzie by się to miało oprzeć. Także bez takiego kombinowania by się to nie udało. I teraz wkręcę tutaj tą końcóweczkę. I jak ją tutaj dokręcę na ten teflon, to do tego pójdzie ta druga końcówka już z rurką, tylko najpierw też muszę sobie to wszystko wymyślić, poprzekładać, tak żeby to ładnie ułożyć. Tutaj mam takie miejsca w tym, żeby potem to przymocować, także to myślę, że wykorzystam. Praca mi trochę spowolniła, bo miałem do mocowania wywierci dziurę, a zrobił się wiatrak i mam kukiełkę z łapy, bo akurat taka ładna, ostra blaszka to przeharatała. A głupi, zamiast sobie wimadło wkręcić, to myślałem, że przetrzymam w ręku. Ale rękawiczkę założę i może to zrobię. W międzyczasie pokażę, co już zrobiłem. Tutaj już jest założone, jeszcze tylko nie dokręciłem na ostro. Tu poprowadziłem równolegle do tamtych rurek. Tam dałem naddatek pod zbiornikiem. No bo jak dygocze, to żeby było w miarę, nie przeszkadzało. Tutaj założyłem termokurczliwą koszulkę, która potem pójdzie na śrubkę, żeby się to wszystko nie świeciło. I tutaj pod tą śrubę oryginalną myślałem, żeby dać właśnie blaszkę z uchwytem i tutaj by sobie był ten zegar mniej więcej tak. Tak, żeby to było jak najmniej widoczne, jak najmniej przeszkadzało. A tam pod zbiornikiem, tak żeby sobie niczego nie dotykało, luźno szło. I wtedy, żeby się nie poobcierało nigdzie. Myślę, że tutaj bez wiercenia się wtedy obejdzie, tylko podłożę tutaj pod to. Jeśli by się to kiedyś, nie wiem, nie sprawdziło, coś się zmieniła koncepcja na zasadzie, żeby się dało gdzieś to wmontować w główne zegary, to wtedy będę miał i dłuższą rurkę, żeby poprowadzić na przykład tam po przekątnej i nie będę miał tu nic nawiercone nowego, tylko będzie podłożone pod to. Także myślę, że taki kompromis będzie najlepszy. Nieraz to wam powiem i się przyznam, że trochę przesadzę z niektórymi rzeczami. Wiecie, dlaczego sobie łapy rozciąłem? Dlatego, że ta blaszka pochodzi z takiej piły. Nie jest to zbyt miękki materiał, ale stwierdziłem, że wtedy będzie cienki, a wytrzymały. I chciałem teraz to zgiąć. Już sobie wywróciłem te otwory, co nie było naprawdę łatwe. I chciałem teraz to zgiąć. Podgrzałem sobie, bo wiedziałem, że będzie twarde, ale i tak mimo podgrzania tutaj zaczęło pękać. Psu w dupę. Pół godziny, albo nawet godzinę, łapa rozcięta. No i kurwa, z blaszki gówno i muszę sobie wziąć jakąś inną. Wezmę w takim razie zwykłą nierdzewkę, taką z jakichś odpadów. Jezu, człowiek narobi, a potem gówno z tego. No i w tym będzie łatwiej to zrobić. Szkoda, bo już kształt wszystko miałem gotowe i od nowa. Nie będę się już wygłupiał z tym, że to mi odpadnie, będę to znowu spawał i kombinował, tylko wytnę to z nowej. No i wycięcie tego samego z blaszki nierdzewnej, wycięcie i wywierdzenie dziur zajęło 3 razy mniej czasu niż tego pierwszego i nie urwał ręki przy tym. No nieraz się gdzieś zapędzę w jakieś dziwne materiały i tak potem do dupy wychodzi. Szkoda, no ale trudno. Mam to, teraz dopasowuję, wyginam i będzie coś z tego. No już sobie go wspornik przykręciłem. Dodatkowo tutaj dałem wszędzie na klej poliuretanowy, bo tutaj wywaliłem też podświetlenie tego zegarka, już nie będę ciągnął dodatkowego kabelka do świecenia. No i teraz sobie przykręcę, na sam koniec wytrę ten nadmiar kleju i tutaj pójdzie ta rurka i na to wszystko ta czarna termokurczka, żeby to schludnie wyglądało. Dałem go pod takim samym kątem, jak są tamte zegary. Będzie całkiem fajnie widoczny. Myślę, że miejsce dla niego w sam raz. Z tej strony i tak rzadko wsiadam, dużo rzadziej niż z tamtej. Zresztą tutaj tak tyle pedał wystaje hamulca, że
że to nie będzie przeszkadzało, ale stopień i wejście główne jest z tamtej strony, także tutaj sporadycznie, a będzie można zerknąć na ciśnienie też. Tak to wyszło. Tutaj mamy zegarek. Tu jest z konsoli, myślę, że fajnie widoczny z siedzenia. Tak jak mówiłem, tutaj ze względów estetycznych dałem koszulkę termokurczliwą. On sobie przechodzi tam tyłem i tu go tylko troszeczkę widać. Jest tak ustawiony, że nigdzie niczego nie dotyka, nie powinien się poobcierać. Sprawdziłem, że pokazuje. Nie chcę mi się tutaj więcej zadymiać, żeby pokazywać, ale jest ok. Muszę jeszcze wymienić filtr oleju i w ogóle olej, bo on na początku, jak go kupiłem, był na płukance, także należałoby to jeszcze zmienić. No i zostaje ta przyjemniejsza część, czyli napisy, naklejki. No i naklejeczki są takie. Tak jak mówiłem, to jest ten wzór starszy, przedliftowy, ale faktycznie one według mnie wyglądały bardzo, bardzo ładnie. Przez to, że właśnie mają złoto, srebrno, czarne takie wykończenie. Natomiast te następne modelowo to był zwykły napis. Jak gdyby taki czarny z jasnymi literkami, bez tej całej reszty. No i teraz muszę sobie rozmieścić. Nie będę po tym rysował, tylko rozmieszczę sobie na zasadzie, że taśmy sobie poprzykleję maskujące i tak, żeby to ładnie równo przykleić. Wydaje mi się, że na tych oryginałach to 4-2-3 jest sporo większe, bo zajmuje tak po zdjęciu patrząc prawie całą tą powierzchnię. Ale jest jak jest. Ładniejszy się dostać nie dało. A wreszcie jest opisany. No i na dzień dzisiejszy plan wykonany. Oznakowanie jest. Zegar ciśnienia jest. Łapa rozwalona jest, także można stwierdzić, że dzień w garażu zaliczony. Fajnie to wygląda, tutaj mówię, światło jest takie słabe, ale tak normalnie to ładnie to srebrne, złote ładnie odblaskuje. No ale cały urok będzie dopiero wtedy, jak będzie założona maska odlakierowana, to wtedy zacznie to nabierać wyglądu, a będę się za to zabierał. Nie miałem lakieru, już kupiłem. I teraz kwestia tego, żeby się za to zabrać. Tak więc będę działał. Sponsorem nagrania była włókina.com, sprzedawca geowłókin drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych, idealna do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowłókninę premium, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy, pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.